serdecznie, Mariusz. Witam. Takie pierwsze pytanie do Ciebie, właściwie z takiego męskiego punktu widzenia. Czym dla Ciebie i według Ciebie jest kobiecość? Przede wszystkim bycie sobą. Myślę, że każdą kobietę definiuje nie tylko to, jak ona wygląda, nie tylko to, jak się zachowuje według pewnych przyjętych norm, które gdzieś tam kiedyś sobie ktoś założył. Ale przede wszystkim kobieta jest kobieca wówczas, kiedy jest przede wszystkim sobą, z tym, jak się zachowuje, kiedy jest indywidualnością. Myślę, że generalnie istnieje taki stereotyp, że kobieta to jest taka osoba, która po pierwsze oczywiście definiuje to jej fizyczność przede wszystkim, jest zadbana, dba o swój wygląd zewnętrzny, ale przy okazji jest też matką, kobietą opiekującą się domem, swoim mężem. Myślę, że to jest taki stereotyp, który już troszeczkę zaczyna być nieaktualny, że są teraz takie czasy, że każdy na swój sposób chce osiągać sukces i dla mnie bardzo kobiecą cechą na przykład jest to, kiedy kobieta jest przede wszystkim zdecydowana i ma taką potrzebę, przede wszystkim potrzebę samorozwoju. Gdybyś miał powiedzieć na przykład, czym jest w takim razie męskość? Z kolei odszedłbym od kolejnego schematu, że mężczyzna to raczej taki niezadbany i najlepiej wczorajszy. Zimny drań. Tak, zimny drań z trzydniowym zarostem, który musi mieć męskie zajęcie, tak, bo jakby to uszlachetnia każdego mężczyznę, kiedy ma on zniszczone ręce od ciężkiej pracy i przynosi do domu pieniądze, ale później już się zupełnie niczym nie zajmuje i wszystko leży na głowie jego kobiety. Uważam, że dzisiaj też czasy się zupełnie zmieniły i uważam, że bardzo męskie jest to, kiedy po prostu mężczyzna uczestniczy w życiu swojej rodziny i dba nie tylko o to, żeby ich status materialny był, powiedzmy, na jakimś tam przyzwoitym poziomie, ale też dba o to, żeby w tym domu, w tej rodzinie było takie swojego rodzaju ciepło. A jakbyś miał na przykład określić granice albo różnice pomiędzy kobiecością a męskością, gdzie byś znalazł tą różnicę? Różnice moim zdaniem tak naprawdę się zacierają, bo teraz zarówno jeżeli chodzi o takie aspekty zawodowe, to i kobiety wykonują męskie prace i mężczyźni często zajmują się kobiecymi zajęciami. Patrz, na przykład jest bardzo dużo wizażystów wśród mężczyzn i są też kierowcy autobusów czy tirów wśród kobiet, tak? Więc tutaj zdecydowanie. Ale przede wszystkim to jest, tak jak powiedziałem, to poczucie bycia sobą, że jesteśmy świadomi tego, czego chcemy, więc naprawdę ciężko mi jest chyba zdefiniować tak naprawdę. Czyli w świadomości kobiety będzie ta świadomość, że jestem kobietą, poczucie kobiecości, poczucie tego, że jestem kobietą, a także, mężczyźnie? Że mogę być atrakcyjna, ale na tym się wcale nie kończy moja rola tej przedmiotowości, tak jak kiedyś były kobiety traktowane jeszcze w sumie do niedawna, że mogę coś więcej. A w mężczyźnie, że to wcale nie chodzi o to, że jestem facetem, mam być twardzielem, tylko mogę być też czuły, ciepły i na ten sposób właśnie męski. Mój proces stawania się mężczyzną ten był dosyć długi. Jakby to, myślę, że to jest też sposób myślenia o mnie. Przede wszystkim pewność nie tyle siebie, co pewność swoich umiejętności i świadomość tego, co mogę dać ludziom. To jest przede wszystkim to, co definiuje mnie jako mężczyznę. Też chęć zmian. Kiedyś sobie postanowiłem, że stworzę Mariusza takiego właśnie, tak jak już o tym rozmawialiśmy, że stworzę sobie Mariusza takiego, jakim chcę być i będę dążył do tego. I zarówno w aspektach mentalnych, pod względem mojej inteligencji, jak i pod takim względem, że chodzę na siłownię i chcę zbudować swoją sylwetkę i swoją siłę i swój wygląd, tak żeby po prostu czuć się ze sobą dobrze. I myślę, że to definiuje moją męskość, właśnie to, że dążę do pewnych celów, które sobie gdzieś tam w życiu ustaliłem i realizuję, bo myślę, że w sumie nie ma bardziej chyba nic kobiecego ni męskiego niż
to właśnie, że dążymy do tego, żeby być sobą. Jak to się stało? Jaki był początek? Co robiłeś, żeby w sobie tą męskość obudzić, żeby poczuć się naprawdę męskim? Wiesz co, tak naprawdę w głowie małego Mariusza to nie się działo jeszcze wtedy, bo mały Mariusz nie wierzył w ogóle w to zupełnie, że może być kiedykolwiek męski. Bo za dużo się nasłuchał o tym, że nie jest wystarczająco dobry, nie wygląda wystarczająco dobrze, żeby być prawdziwym mężczyzną. Tak? No ja się w tych stereotypach nie łapałem, ponieważ jak ja mogę na przykład przytulić kogoś, skoro nie mam rąk. Tak? Natomiast w pewnym momencie swojego życia pojąłem to, że wcale brak rąk nie jest przeszkodą w tym, żebym nie mógł być męski. To jedynie sposób mojego myślenia i też nastawienie do ludzi może decydować o tym, czy jestem atrakcyjny, czy nie. Oczywiście zacząłem dbać o siebie i dużo większą uwagę przykładać do tego, jak wyglądam. To ma też na pewno znaczenie, bo byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że wygląd nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma, bo najpierw kogoś oceniamy pod względem jego wyglądu, później dopiero go poznajemy i to jest naturalne. Natomiast wiem, że są pewne wartości, które wypływają z mojej osobowości. I tak naprawdę to one były najważniejszą rzeczą, którą musiałem zmienić, żeby poczuć się męskim. Co w takim razie zmieniłeś? Co zacząłeś robić? Co nastąpiło? Przede wszystkim nie skupiałem się na swojej niepełnosprawności. Wiedziałem, że okej, mam pewne ubytki w swoim ciele, natomiast reszta ciała jest na swoim miejscu. I mogę o to zadbać, co mam, to po pierwsze. Po drugie, zmiana swojego ciała, czyli uprawianie sportu różnego rodzaju, odpowiednia dieta. Tak naprawdę to wszystko zależało ode mnie, tak. No a drugą taką rzeczą, którą postanowiłem zastosować już jako, nie jako sposób myślenia, a bardziej jako praktykę. Czyli rano, kiedy się budziłem, przyszedłem do łazienki, przede wszystkim chciałem zacząć wierzyć w to, że mogę być bardziej doskonały. I to wcale nie chodziło o opinię ludzi, czy ja jestem męski, czy nie. To jest zależne od tego, co siedzi w mojej głowie. Bo z tego rano, kiedy się budziłem, szedłem do łazienki, stawałem przed lustrem, przyglądałem się sobie, jak wyglądam i mówiłem, że jestem zajebisty. I to wcale nie musiało być prawdą. Ale wiedziałem, że jeżeli będę to robił, to za jakiś czas faktycznie pewne moje działania i sposób, w jaki myślę, to te czynniki zmienią właśnie sposób mojego funkcjonowania, co doprowadzi mnie do tego, że będę się rozwijał na wielu płaszczyznach. Była akceptacja ze strony mojej mamy całkowita, tak? I jakby tutaj bym już bezwarunkowa była, bo gdyby tak to było, to pewnie bym nie zostawiał, aż pytał, kiedy się urodziłem. Natomiast wzięło się to z tego, że zbyt wiele razy od ludzi wokół słyszałem te słowa, że właśnie nie jestem idealny, że co ja mogę komuś zaoferować, skoro wyglądam tak, jak wyglądam. No i to, jak wyglądam, odbijało się też na tym, jak myślałem, tak? Bo ja zaczynałem wierzyć w to, że gdzieś ta moja niepełnosprawność faktycznie jest po prostu czymś naprawdę znaczącym. Dzięki temu, no i sposób mojego myślenia robił się coraz bardziej beznadziejny. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tak naprawdę co mnie to obchodzi, co to mówi na mój temat, że to tak naprawdę jest moje życie i mój sposób bycia i że jeżeli chcę być mężczyzną, to są znacznie ważniejsze cechy, których potrzebuje kobieta, żeby dostrzec męskość w drugim człowieku. No właśnie, czego potrzebuje kobieta? Wszystkim wsparcia, bo to nie chodzi o to, że tak jak Nick Wojcic powiedział, że trzeba mieć rękę, żeby złapać kobietę za rękę, tylko trzeba mieć serce, żeby złapać za serce. Czyli potrzebuje wsparcia przede wszystkim, potrzebuje mieć poczucie bezpieczeństwa, też poczucie akceptacji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak ty postrzegasz właśnie seksualność w kontekście męskości czy kobiecości? Na pewno są pewne zachowania, które świadczą o tym, że coś jest dla nas atrakcyjne bądź nieatrakcyjne. I one są bardziej podświadome, bo wiadomo, że każdy człowiek jest różny i jednemu się podoba jedna rzecz, drugiemu się podoba inna rzecz. Jeżeli chodzi właśnie o osobę niepełnosprawną, taką jaką ja jestem,
moja seksualność jako młodego chłopaka na pewno była bardzo zaburzona i nie wiem, czemu w ogóle można wówczas mówić o jakiejkolwiek seksualności. Kiedyś na przykład miałem obawy przed tym, żeby zwyczajnie się na plaży rozebrać. Jako dziecko na przykład chodziłem w koszulce, ponieważ wstydziłem się tego, jaki jestem, bo uważałem, że ludzie patrzą się na mnie jak na jakiś po prostu wybryk natury totalny, tak? Zresztą nieraz to usłyszałem. Natomiast pewnego czasu, kiedy ta moja świadomość wzrosła, że absolutnie nie mam takiej jakiejś wewnętrznej blokady, żeby tego nie zrobić, bo wiem, że patrzą się na mnie, bo po prostu dobrze wyglądam. Nie jestem oryginalny jak Adidas, prawda? To po pierwsze. Po drugie, kiedy na przykład jestem z kobietą i dochodzi do zbliżeń, to też nie mam czegoś takiego, jakiejś blokady, że źle wyglądam, bo jakby mam świadomość tego, że ona wie, że ja jestem taki, a nie inny. Tak? Więc wiem, że tak jak mówię, moja oryginalność, moja wyjątkowość w pewnym sensie może być atutem. W momencie, kiedy wszystko jest idealizowane, to się wcale nie dziwię tym młodym chłopcom i młodym dziewczynkom, które mają obraz na każdym praktycznie danym etapie dnia, gdzie widzą właśnie wyidealizowanych ludzi, bo innych się do reklam nie bierze, niestety. Takie mamy czasy. I ja się w ogóle nie dziwię, że popadają w kompleksy. Próbują nadrabiać pewne właśnie tego typu rzeczy zupełnie innymi, czyli pokazują, jacy to oni nie są fajni, bo na przykład w młodym wieku palą papierosy, robią różne inne głupie albo jeszcze głupsze nawet rzeczy. Tak, pędzą do ideału, który tak naprawdę nie jest ideałem. To jest złudne. Jeżeli nie czują się dobrze sami ze sobą, próbują stworzyć jakąś alternatywę ku temu, żeby po prostu w jakiś sposób się wyróżnić, jeżeli to nie jest wygląd. No bo to poczucie takiej akceptacji siebie, tak? I akceptacji własnego ciała, takiego jakie ono jest, to powoduje, że czujemy się właśnie w pełni tacy seksualnie, no nie? Tak nas jakby domyka w całości. Dokładnie, tak. Wystarczy popatrzeć, ile jest... Jak teraz żyją ludzie, tak jak powiedziałem przed chwilą, żyjemy w świecie mega wyidealizowanym. Ludzie nie akceptują siebie, szukają tyle pretekstu, żeby coś zmienić w swoim ciele. Są otwierane kliniki, gdzie dokonuje się operacji plastycznej. Okej, o ile są osoby, które naprawdę tego potrzebują, i to mówię zupełnie serio, bo mają problem taki, który nie pozwala im normalnie funkcjonować, to w większości przypadków są to zwykłe fanaberie ludzi, którzy po prostu robią coś, bo chcą, bo tak, bo mają tą możliwość, żeby coś zmienić. Tylko robią to, tak jak też powiedziałem, trochę na siłę. Nie skupiają się na rzeczach, które gdzieś tam są w zasięgu ich ręki, a szukają tych, które są stworzone przez naturę. I ja na przykład nie chciałbym nigdy w życiu zmienić swojej niepełnosprawności i lubię ją. I tak jak wcześniej ci powiedziałem, dlaczego kobieta ma, nie wiem, cierpi z powodu tego, że ma krzywy noc. Jeżeli przekaza jej to w oddychaniu, to jak najbardziej może to zmienić. A dlaczego nigdy nie może stanąć przed lustrem i powiedzieć, ale ma fajne krzywy noc? Trzeba zaakceptować się w tym momencie, bo inaczej to się będzie samo napędzać, takie błędne koło, które będzie toczyć się i toczyć i będziemy do tego dokładać kolejne rzeczy i w końcu wyjdzie na to, że tak naprawdę nie akceptowaliśmy siebie przez całe życie i przez wiele rzeczy nas ominęło, bo skupiliśmy się na sobie, na tym jak wyglądamy, na tym, że ktoś kiedyś nam powiedział, że nie jesteśmy wystarczająco idealni, to nie powie ten, kto jest. Warto się rozwijać jak najbardziej, bo jeżeli ktoś nam mówi, kiedyś usłyszałem takie zdanie, jeżeli ktoś nam mówi wszystkiego najlepszego, tylko się nie zmieniaj, no to tak naprawdę życzy nam źle. Więc uważam, że należy się zmieniać i należy dbać o siebie jak najbardziej, ale nie popadać też w taką skrajność, bo każda skrajność jest chorobliwa. Myślisz, że to tak zawsze jest? Że to jest taki mechanizm, który pociąga za sobą? Że jeżeli ja się czuję piękna, to inni też uważają, że jestem piękna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? Absolutnie tak nie jest. Ale dzięki temu, że zmieniamy nasze nastawienie i emanujemy taką dobrą energią, pokazujemy, że dobrze się ze sobą czujemy, to jest większe prawdopodobieństwo na to, że ludzie też będą tak myśleć. I o ile często jest tak, że na przykład w moim przypadku, tak, nie ma rąk, jeszcze jest taką szarą myszką, którą się nie odzywa, no to statystycznie 9 na 10 osób by się do mnie nie odzywało.
ale w momencie, kiedy ja jestem uśmiechnięty, uśmiecham się do każdego puszka, puszczam oczko, podejdę, zaczepię, to automatycznie 90% ludzi w danym miejscu jest mną zainteresowanych, a podejrzewam, że 10% nie. Więc nie jest to 100% skuteczność na pewno, ale zwiększa szansę ku temu, żeby jednak to środowisko inaczej nas odbierało. To uśmiechnij się. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.